pokonał już dystans 5 km podczas 14 biegu o Puchar Bielan. Zastępca burmistrza dzielnicy Bielany, pan Włodzimierz Piątkowski, witamy bardzo serdecznie. Zastępca burmistrza dzielnicy Bielany, pan Andrzej Malina, mistrz świata w zapasach z 1986 roku, jeden z najwybitniejszych sportowców w historii. Zwycięzca plebiscytu na najlepszego polskiego sportowca w plebiscytu przeglądu sportowego. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy, tak jak powiedział redaktor Saturnus, na kolejnym biegu Chomiczówki. Ja jestem po piątce, trasa jest naprawdę fajnie przygotowana, jest sucha, jest piękna pogoda, korzystajcie z tego. Przed startem, tak jak przed biegiem Puchar Bielan, poprosiliśmy o minuty ciszy związane z wydarzeniami z Gdańską i śmiercią pana prezydenta Pawła Adamowicza. Tym samym tak zrobimy przed startem 15. Fools and I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my and echoed in the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god as they made, and the sign flashed out its warning, and the words that it was forming, and the sign said the words. And whispered in the sound of silence. Dziękuję bardzo. Minuta do startu, minuta do startu. Za chwilę zaczynamy. To już 36. edycja biegu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Wystartował 36. bieg Chomiczówki na dystansie 15 km. Te powiewające u góry baloniki to oczywiście zawodnicy, którzy będą podprowadzać na konkretne tempa i czasy uczestników. Zające na trasie z balonikami. Patrzcie się, na jaki czas biegną. Możecie biec razem z nimi i kontrolować tempo swojego biegu. 14. bieg o Puchar Bielan, 36. bieg Chomiczówki. Piękna pogoda, znakomite warunki biegowe, 2,5 tysiąca startujących w różnym wieku, od dzieci poprzez 70-80-latków. Naprawdę fantastyczna przygoda. Ja tu zaczynałem w ogóle swoje biegi i starty biegowe 8 lat temu bodajże. I od tego czasu brałem udział w dziesiątkach imprez biegowych, różnego typu triatlonowych, ale ta impreza ma swoją specyfikę. Warto tu przyjechać, warto tu być. Dlatego przyjeżdżają nasi goście nie tylko z całej Polski, ale i z zagranicy. Więc zapraszam serdecznie na kolejny bieg Chomiczówki i bieg o Puchar Bielan za rok. Już auta policyjne prowadzące stawkę biegaczy, no i będzie samotny zwycięzca, ma kilka metrów przewagi, no i wygra to, proszę Państwa, Robert Głowala z Garwolina jest pierwszy, Andrzej Starzyński na miejscu drugim, na trzecim Kamil Jastrzębski i to jest ta czołówka, to jest ta najlepsza trójka, Robert Głowala z Garwolina, klub Wilga Garwolin, brawo Robert, gratulacje, to jest czas w granicach 46,5 minuty, tuż za nim finiszował Andrzej Starzyński, reprezentant Ukrainy z klubu UMCS Lublin, na trzecim miejscu Kamil Jastrzębski z Kraśnika, czwarty Emil Dobrowolski z Chotomowa, reprezentujący LŁKS Prewbet Śniadowo-Łomża, na miejscu piątym Błażej Brzeziński z Bydgoszczy. To jest ta czołowa piątka. Na początku czułem się dobrze. Pod koniec już w sumie ostatnią czwórkę, piątkę biegłem z kolką i bałem się trochę zaryzykować i pójść mocniej, żeby mi nie ścięło. Jak to wyglądało? No, biegliśmy w pięciu, jak się nie mylę. Najpierw uciekliśmy Błażejowi, on nam trochę odskoczył,
Później Emil chyba odpadł od nas, naszej trójki, zostałem ja, Kamil i Andrzej. Później odpadł Andrzej i my z Kamilem tą ostatnią trójkę, czwórkę już pracowaliśmy sami. No i na ostatnich, nie wiem, 1500 metrów ja zacząłem uciekać, ale ból strasznie mi przeszkadzał i nie pobiegłem tak szybko te końcówki jak chciałem, bo czułem się już na dziesiątce, że będzie mocny finisz. Kilkanaście kroków do tyłu się przesunąć, bo za chwilę tutaj już setki osób będą biegać, na razie jeszcze pojedynczo. Ciężka trasa, naprawdę wyczerpująca. Pogoda na się dopisała, słońce ładna, ale w masce się ciężko biega. Naprawdę człowiek tak ciężko oddycha, że można się ugotować. Ale fajna sprawa. Ja to udział w tym biegu mam wsparcie przez Zakład Pracy Altura Limita Huta Warszawa. Oczywiście jestem wdzięczny panu prezesowi Markowi Kępie i dyrektor personalnemu Alinie Bieleckiej za wsparcie w imprezach biegowych. Oczywiście w moim przypadku. Jestem też zadowolony, że oprócz mnie Zakład Pracy wspiera innych zawodników w innych imprezach biegowych. No to faktycznie szczytny cel. No i oby jak najdalej. Założenie jest takie, że w tym sezonie w gruncie rzeczy więcej biegów przeszkodowych, typu Ramagedon. Postanowienie jest takie, że 12 startów. Oczywiście mam nadzieję, że Zakład Pracy w pewnym stopniu wspomoże mnie w udziale tych biegów przeszkodowych. W następnym roku życzę wam wszystkiego najlepszego. Trzymamy kciuki. Pozdrowienia od zarządu dzielnicy Bielany. Jesteście wspaniali.